Dzisiaj zrobimy sobie mały test. Ważę 99,7. Na kilu mamy 100. Nigdy tego nie testowałem. Generalnie zawsze jak robię płaską, to robię siłowo. Więc też gdzieś tam te szlaki moje metaboliczne są bardziej przyzwyczajone do wysiłku typowo siłowego na niskiej ilości powtórzeń. Ale dzisiaj sobie pykniemy setę na ilość powtórzeń. Nie wiem ile zrobię, nigdy tego nie robiłem. A jest to ciekawy eksperyment. Zobaczę jak też wypadam na tle konkurencji YouTube'owej. Mam też w głowie jakiś cel, ale nie wiem czy mi się uda spełnić, nie wiem czego się spodziewać w ogóle. Wiem, że w takich challenge'ach zajebiście liczy się nastawienie, jak jest wytrzymałość siłowa, także trzeba zacząć szybko, no i skończyć jak najpóźniej. Nie tylko na siłowni. Jeszcze dwa łyczki i ciśniemy. Jak coś to się nie spinaj, Pawle, kamerzysto, bo nawet jak mi to wpadnie, to ja sobie umiem tak fajnie wyjść spod tego gryfu. Także nawet będzie ciekawie, jak mnie zgniecie ta stuwa, nie? Jakieś doświadczenie stuwa, znasz. To pff, nawet jakby mi wypadło, to 150 mi spadło i żyję, tak mi stuwa spadnie. To... Jakie doświadczenia? Zrzucanie sztangi z ciebie. A, mam. Raz miałem, ja robię coś takiego, że jak już czuję, będzie mnie widać, jak teraz się położę, wszystko będzie słychać. Mhm. Jak już czuję, że nie wycisnę, to robię coś takiego, że opuszczam ją i jak sztanga spada, to robię sobie ją tak, sobie ją daję tu. I kiedyś tak zrobiłem na siłowni przy 160 kg, to wszyscy ocipieli, nie wiedzieli co się dzieje. Ale to mi się zdarzyło 2-3 razy. Raz mi się to zdarzyło na wąsko, a na płaskę to mi się parę razy tak zdarzyło, że po prostu jak sztanga spada, jakby całym takim, jak ona spada, to od razu wychodzę i po prostu mam tutaj. No trochę bolą uda, ale no da się to zrobić. Dobra, seta. Ile obstawiasz? 25. 25? Dobra, dam ci 25, kurwa. Nie ma szans. Musi być 25. Gotowy? Gotowy. O, właśnie tak to wygląda. To jeszcze 6 razy. Zapaliło się tam, żeby iść do 30, ale żumadłem. Cała pozycja mi się też rozleciała, ale ciężko mi też utrzymać w takich dynamicznych ruchach. Możecie ocenić, czy to dobrze, czy nie. 200 na raz. Seta na 26. Takie są moje rekordy. Kurde, myślę, że jakbym robił na wytrzymałość płaską, w sensie na przykład nawet 12 powtórzeń, 10 powtórzeń, no to jeszcze bym więcej zrobił. Ale to było tak po prostu z ciekawości. Ale sprawdzimy sobie jeszcze na hantlach, 50-kach, ile będę w stanie zrobić, a to pewnie przy jakiejś najbliższej okazji będziemy robić trening. Bo tam też akurat największa na siłowni mam 50-tki. Tam gdzie chodzę, no i lubię robić hantle na płaskiej i jestem ciekawy, ile na hantlach zrobię. Powinienem zrobić mniej, ale czuję, że zrobię więcej na hantlach niż na płaskiej. Także też śledźcie, bo taki testik też zrobimy. Już muszę złapać wątek. Dobra, dzięki za dziś. Siedzi karabin. Na odchyłce. A lewa. W krew wpływa. Dobra. Dzięki. Strzała.